Młodszy brygadier Paweł Dymecki, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Drawsko-Pomorskim. Około godziny 18.30 wpłynęło zgłoszenie do stanowiska kierowania o zderzeniu dwóch samochodów osobowych na trasie droga krajowa nr 20 pomiędzy miejscowościami Rzęśnica i Złocieniec. Niezwłocznie zostały zadysponowane jednostki Straży Pożarnej, dwa zastępy z OPG Drawsko-Pomorskie, zastępy z Zachodniej Straży Pożarnej ze Złocieńca i zastęp z jednostki wojskowej z Budowa. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia okazało się, że dwa pojazdy uległy czołowemu zderzeniu. Trzy osoby zostały z tych pojazdów zabrane niezwłocznie przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala. Następnie jeszcze jedną osobę zabrano. Na ten moment mamy informację, że jedna osoba jest śmiertelna. Jeszcze w tej chwili strażacy się zajmują pozostałymi poszkodowanymi. Jest poszkodowany pod opieką Straży Pożarnej. Czekaliśmy na zespół ratownictwa medycznego. W tej chwili widzę, że ten zespół już nadjechał, będzie poszkodowany, zabrany kolejny do szpitala. W zdarzeniu prawdopodobnie brał udział jeszcze jeden pojazd osobowy, który można powiedzieć jest traktowany jako kolizyjny tylko, bo wskutek tego zdarzenia miał delikatny kontakt z pojazdami, które się zderzyły. Tam dwie osoby podróżowały, ale zespół ratownictwa medycznego po przebadaniu tych osób nie stwierdził, aby było jakieś zagrożenie zdrowia, aby jakieś obrażenia występowały. Dlatego w tej chwili są na miejscu pod obserwacją tylko strażaków. Starszy aspirant Agnieszka Waszczyk, Komenda Powiatowa Policji w Drawsku-Pomorskim. Na Krajowej 20 między miejscowościami Rzęśnica, Złocieniec doszło do zderzenia trzech aut osobowych. Na chwilę obecną wiemy, że w wyniku tego zderzenia jedna osoba, starsza kobieta, poniosła śmierć. Co najmniej 5 osób zostało przetransportowanych w tej chwili do szpitala w Drawsku-Pomorskim. Na miejscu pracują służby, policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia. Ustalane są przyczyny, okoliczności tego zdarzenia.